Dobry wieczór. Ja nie będę posługiwał się prezentacją. Analogowo tutaj mam pamięć zewnętrzną. Spróbuję tak poradzić, co jest tematem, który właśnie będzie dotyczył praw autorskich, ale w innym ujęciu niż słyszeliśmy przed chwilą. Znaczy nie dosłownie przed chwilą, tylko w poprzedniej prezentacji o prawie autorskim z punktu widzenia prawnego. Moje przekonanie jest takie, że, znaczy nie tylko moje, bo coraz więcej jakby osób ma przekonanie, że nie rozwiążemy dylematów, problemów związanych z prawem autorskim i sporów o jego egzekucję, jeśli nie zaczniemy jednak analizować istotę prawa autorskiego od strony ekonomicznej, jako zjawiska ekonomicznego i patrzeć na prawo autorskie i sferę, którą ono dotyczy właśnie z punktu widzenia dynamiki pewnych procesów ekonomicznych, bo wtedy być może okażą się, czy pojawią się inne metody rozwiązania tych problemów, które na gruncie prawnym rozwiązać nie można, chociażby z tych względów, które tutaj były wymienione, prawda, ze względu na pewne uwarunkowania też kulturowe, odwołanie się do pewnych racji etycznych i tak dalej, które po prostu esencjalizują problem i nie umożliwiają znalezienie, czy uniemożliwiają znalezienia jakiegoś kompromisu. No właśnie, więc z punktu widzenia czysto ekonomicznego, czym jest prawo autorskie? No jest pewnego typu instytucją, która pośredniczy między dwiema ciekawymi sferami, to znaczy między sferą twórczości, gdzie twórca tworzy, kim on jest, to próbowała tutaj nam pani mecenas rozkodować, ale w każdym razie niezależnie od tych lokalnych definicji, twórca tworzy dzieło, utwór, jakiś produkt, który ma wartość estetyczną. No i teraz chodzi o to, żeby tę wartość estetyczną przełożyć na wartość ekonomiczną, tak żeby można było, znaczy nie każdemu twórcy na tym zależy, ale mówimy o tych, którzy chcieliby z wysiłku swojej pracy uzyskać jakiś zwrot ekonomiczny, prawda? No i teraz musi się pojawić wartość ekonomiczna po drugiej stronie równania. Samo prawo autorskie jest w tym momencie czymś jakby w rodzaju troszkę analogicznie jak pieniądz. Sam pieniądz nie jest nośnikiem wartości, znaczy jest nośnikiem wartości, ale wartości nie ma, prawda? Jest pewnym tytułem do czerpania korzyści z wartości, jaką to dzieło stworzone przez twórcę ma, ale tę wartość trzeba określić. W przypadku pieniądza za wartością, jego wartością, stoi cała siła gospodarki, prawda? I to, że my dzisiaj mamy 100 zł, i będziemy je mieli za 10 lat, nie znaczy, że za tym 100 zł będzie ta sama wartość. I dokładnie tak samo jest z prawem autorskim. Ono określa możliwość korzystania z wartości jakiegoś dzieła, ale co decyduje, jaką wartość to dzieło ma. I tutaj zaczyna się właśnie ciekawsza część związana z całą ekonomią procesu twórczego, czy ekonomiką procesu twórczego, która ma charakter z punktu widzenia klasycznej ekonomii dosyć paradoksalny, to znaczy dlatego, że w taki, jeszcze jak Marx próbował wyjaśnić, czy tworzył teorię wartości ekonomiczną, to dla niego punktem wyjścia była jakby nakład pracy, jaki trzeba włożyć do wykonania czegoś, ale wiemy, że to ma sens przy produkcji materialnej, przy produkcji artystycznej, to głównym źródłem wartości jest to, czego na czas nie da się przeliczyć. Oczywiście wykonanie dzieła zajmuje dużo czasu, ale można porównywalną ilość czasu włożyć w analogiczne czy w porównywalne dzieła i jedno będzie warte 1000 razy więcej niż inne. W produkcji filmowej to jest klasyczny przykład. Można zrobić dokładnie to samo, jakby zastosować wszystko, całe reguły sztuki, prawda, technicznej, filmowej i tak dalej, i mieć z jednej strony awatara, który przynosi miliardowe wpływy, i można z drugiej strony mieć Johna Cartera, który przynosi tak 200 milionów dolarów straty. W zasadzie wszystko było zrobione, żeby tak się nie stało. No i tutaj klasyczna ekonomia jest rzeczywiście bezsilna. Oczywiście można odwołać się do prawa popytu i podaży i mówić, że po prostu najlepszym miernikiem jest wystawienie
towaru, na jakim jest jakiś utwór, dzieło na rynek i sprawdzenie, ile chcą zapłacić za to klienci, odbiorcy. Ale okazuje się, że wcale to nie jest takie łatwe. To oczywiście, że tutaj ta czysta teoria ekonomiczna dosyć bardzo odbiega od realnego życia. Zresztą rynek prawdziwy nigdy nie był tak prosty, jak się jawi w teorii ekonomicznej. To znaczy prawo popytu i podaży, no, za nim stoją no, bardzo złożone procesy społeczne, zwłaszcza przy obrocie dobrami tak szczególnymi, jak dobra kultury. To znaczy z jednej strony, jeżeli mówimy o popycie, no to właśnie samo alchemia aktu twórczego jest dosyć złożona i nie poddaje się prostym opisowi, ale również podaż, prawda, znaczy popyt. To, co chcemy konsumować, prawda, czy jako, używając tego języka właśnie ekonomicznego, czy marketingowego, też jest wynikiem złożonego procesu, chociażby edukacji, prawda, kompetencji uczestników rynku. Chleb każdy potrafi jeść, ale nie każdy potrafi obejrzeć film, pójść do teatru i tak dalej, do tego trzeba coś wiedzieć. No i próbą wyjścia z tego paradoksu i nie bez siły klasycznej ekonomii, która no, prowadzi co najwyżej do takich, jeżeli ktoś się trzyma jej narzędzi, to do takich banałów jak ci, którzy twierdzą, że na przykład wiedza to towar, no, prawda? No, to jest, można tak mówić, ale to nie ma zbyt wielkiego sensu. Trzeba raczej popatrzeć właśnie jak działają te mechanizmy stojące za z jednej strony popytem, z drugiej strony podażą tych dóbr. I są dwie ciekawe próby, które w zasadzie synergicznie jakby opisują to zjawisko. Jedna to nazywa się ekonomią pojedynczości. Ona została zaproponowana przez francuskiego socjologa, ekonomistę Luciana Karpika. No bo on mówi, co jest istotą wartości w ogóle, prawda? Istotą wartości w ogóle jest pojedynczość, rzadkość. Im coś jest rzadsze, tym z definicji może mieć większą wartość. Znaczy oczywiście musi mieć jeszcze swojego odbiorcę, ale jeżeli czegoś jest bardzo dużo, no to z definicji nie będzie miało wartości, nikt za to nie zapłaci. Powietrza mamy dużo i póki co za nie nie płacimy, ani nawet ktoś gdyby spróbował, to byłoby to bezskuteczne, musiałby nam zabrać, właśnie ten taki master switch by się musiał pojawić w przypadku powietrza. Ale ponieważ to jest trudno póki co sobie wyobrazić, powietrza też jeszcze ciągle mamy dużo, więc ono w sensie ekonomicznej wartości nie ma. No, działalność artystyczna jest par excellence takim właśnie przedmiotem no, ekonomii pojedynczości, bo każde dzieło jest właśnie na początku czymś pojedynczym. Akt tworzenia jest pojedynczy, ale z tego też wynika olbrzymi problem. Dopóki twórca pracuje na swój własny koszt i ryzyko, no to oczywiście problemu nie ma. Jeżeli to jest powiedzmy poeta, któremu wystarcza kartka do napisania utworu, no to nie ma problemu. On ponosi ryzyko i jeżeli wena go natchnie, no to napisze wiersz. Gorzej jest z filmem. No właśnie z tym, że pojedynczość oznacza olbrzymią nieprzewidywalność. To właśnie jak z tym Johnem Carterem i z Awatarem, prawda? Można zrobić wszystko, tylko się okaże, że po prostu scenariusz jest do kitu, prawda? Nie zadziałał ten moment a z góry tego nie wiemy, tak jak nie jesteśmy w stanie przewidzieć innowacji, co będzie innowacją z góry, prawda? I to jest olbrzymie wyzwanie. I jak sobie z tym radzi rynek dóbr symbolicznych? Nie tylko kultury, ale również wiedzy, ale głównie ograniczmy się do kultury. Tu jest jakby drugi mechanizm, który wspiera tę ekonomię pojedynczości i jeden z badaczy tego zjawiska, z kolei angielski socjolog i też ekonomista James English zaproponował pojęcie ekonomii prestiżu. To znaczy dobra kultury nie krążyłyby, nie tworzyłyby rynku, gdyby nie cały złożony system nadawania wartości tym dobrom, właśnie związany z prestiżem chociażby, który buduje się przez na przykład instytucje nagród. To zostało jakby taka, że dzisiaj widzimy wszędzie, znaczy w Polsce jeszcze w niektórych obszarach to nie jest tak rozwinięte, ale na przykład we Francji rynek książki jest spowity tysiącami nagród, prawda? Są te najbardziej prestiżowe, jak nagroda Goncourtów, ale generalnie jest tam, na rynku funkcjonuje kilka tysięcy nagród. No, one są po to,
właśnie, żeby, jeżeli wydaje się kilkadziesiąt tysięcy książek rocznie, no to podpowiadać czytelnikom, co ma wartość, ale nie w takim bezpośrednim znaczeniu, bo to trudno jest jakby powiedzieć o dobru kultury. To raczej chodzi o to, żeby wykreować właśnie cały zestaw uczuć, emocji i tak dalej, które spowodują, że będziemy za powieść pewnego autora gotowi zapłacić. Nagroda Goncourtów jest takim klasycznym przykładem, że jej zdobycie, sama nagroda jest 0 euro, natomiast oczywiście autor, który ją dostanie, no może liczyć na zwiększenie sprzedaży o co najmniej 100 tysięcy egzemplarzy, a ci najlepsi przekraczają milion, prawda? I to już są realne pieniądze i dla wydawcy, i dla autora, i tak dalej, chociaż sama monetą tej nagrody jest prestiż, który ona sobie zdobyła. No właśnie, i to jest, i tak sobie już mniej więcej od 100 lat radzą przemysły kultury tak zwane i obrót dobrami kultury. Wiem, po drodze też rozwinęła się jeszcze też teoria ekonomiczna, która kolejny paradoks ujawnia, który rozwiązuje troszkę ekonomia prestiżu. Otóż wiemy już dzisiaj, kiedyś to czuliśmy, dzisiaj to wiemy również od ekonomistów, że dobra niematerialne są specyficzne, to różnią się od dóbr niematerialnych. To jest ten zawsze spór, czy można ukraść dobro niematerialne, prawda? I tutaj tu się przydaje Marks, który dzielił wartość użytkową od wartości wymiennej. I znaczy tak, jeżeli byśmy użyli to pojęcie wartości użytkowej, czyli tej praktycznej jakiegoś dobra, to okazuje się, że dobra kultury, czy właśnie generalnie dobra niematerialne są tym bardziej wartościowe, im bardziej upowszechnione. Wiedza jest tym bardziej produktywna, im więcej ludzi ma tę wiedzę, prawda? Ale z punktu widzenia wartości wymiennej to jest zabójstwo, no bo im coś jest właśnie powszechniejsze, tym trudniej na tym zarobić. No, ta ekonomia prestiżu troszkę przeciwdziała, ale ona działała tak długo, jak nośnikiem tej wiedzy, czy dóbr niematerialnych były nośniki materialne, czyli książki, CD i tak dalej. No, mamy zmianę technologiczną i ta zmiana technologiczna powoduje, że ta bariera upada, czyli możemy osiągnąć ideę z punktu widzenia teorii ekonomicznej i upowszechnić w nieograniczony sposób dobra kultury, zapewniając maksymalną ich wartość użytkową, co musi doprowadzić oczywiście do katastrofy tych, którzy żyli z wartości wymiennej, prawda? I co oni podnoszą, wskazując, że no, po prostu nie będzie się opłacało inwestować w produkcję chociażby takich dóbr. Jest to ewidentnie jakiś paradoks czy problem do rozwiązania. Jak go można rozwiązać? Jest kilka pomysłów. Jeden sami twórcy go realizują. No to znowu właśnie produkowanie rzadkości w ramach ekonomii prestiżu, czyli piosenkarz, który nie żyje już dzisiaj ze sprzedaży płyt, bo tych płyt się nie daje, no, robi po prostu, zaczyna wracać do historii, bo przecież z płyt się żyło mniej więcej przez 100 lat, wcześniej się żyło z koncertów, prawda? I znowu koncerty stają się i cały przemysł koncertów, przecież festiwale, to wszystko widać właśnie jaką jest odpowiedzią na ten kryzys, prawda? Przecież te festiwale to wszystko jest właśnie tworzeniem popytu na dzieło i jakby zapewnieniem, że to, co jest w internecie jakby za darmo, tutaj jest wartością, za którą ludzie są gotowi zapłacić, kupując bilety. No i to jest jedno rozwiązanie, ale wiemy, że ono nie zadziała we wszystkich obszarach. No, artyści, powiedzmy muzycy i tak dalej mogą sobie wyobrazić. Troszkę trudniej jest na przykład z dziennikarzami. No, trudno sobie wyobrazić koncerty dla dziennikarzy, żeby po prostu wyśpiewywali swoje teksty albo coś tak. No, czy nawet z literaturą jest trudniej. I tu pomysły są jakby powiedzmy dwa skrajne, przedstawię i na tym już zakończę, zostawiając Państwa jakby szukanie rozwiązań. Jeden to oczywiście, jak mówię, przerysowując skrajny, to jest taki, który mówi, okej, skoro nie jesteśmy w stanie kontrolować tej jakby wycieku dóbr symbolicznych, no to po prostu znacjonalizujmy je, prawda? Jakby poprzez, zbierzmy opłatę w formie podatków od ludzi i upublicznimy, wywłaszczmy po prostu. Na mocy ustaw tych twórców, ale zapewniając im oczywiście wynagrodzenie, a ludziom bezpłatny dostęp do tego. No i to jest rozwiązanie jedno, które jest bardzo mało realne. Drugie mówi tak, to może nie wywłaszczajmy twórców, tylko oddziałujmy na popyt.
na popyt w ten sposób, znaczy na popyt i podaż jednocześnie przez taką instytucję, która rozwiązuje też inne jeszcze problemy społeczne. Coraz częściej mówi się, już to w gronie też coraz poważniejszych ekonomistów, o czymś, co się nazywa gwarantowanym dochodem, znaczy powszechnym dochodem gwarantowanym. To jest taka instytucja, czy też dochodem obywatelskim, która mówi, że każdy obywatel danego kraju z racji tego, no w Kanadzie to jest na przykład w jakimś sensie stosowane, ma prawo do czegoś w rodzaju minimalnej pensji, tylko z tego tytułu, że jest obywatelem. Nikt go nie, niezależnie czy pracuje, czy nie pracuje, dostaje pewnego typu wynagrodzenie, prawda? Ale w zamian już nie dostaje pomocy społecznej i tak dalej. No i to jest jakby forma z jednej strony minimalnego wynagrodzenia dla potencjalnych twórców, którzy mogą chcieć jeszcze dalej w ramach ekonomii prestiżu sobie zarabiać, ale jeśli stwierdzą, że wystarczy im, nie wiem, powiedzmy 1000 czy 1500 euro, jakie dostaliby, żeby tworzyć i dawać ludziom za darmo, to jest okej. Z drugiej strony z kolei to też jest jakby oddziaływanie na popyt, bo jakby zapewnia pewnego typu środki na uczestnictwie w tym obrocie. Mówię, ten pomysł wydawać by się mógł skrajnie, można powiedzieć, no też dziwny, chociaż jego pierwsi go sformułowali ludzie związani, znaczy po raz pierwszy bodajże, o ile pamiętam, pojawił się u Friedricha Hayeka, czyli raczej dosyć neoliberal, znaczy prekursora neoliberalizmu, potem powtórzył to Milton Friedman. Dzisiaj też rozwija to lewica w miarę zgodnie właśnie z tymi ekonomistami neoliberalnymi, więc być może z tego sojuszu coś ciekawego wyniknie, ale konkludując, moje przekonanie jest takie, że rozwiązanie dla problemów związanych z prawem autorskim i w ogóle no, twórczością artystyczną i wynagradzaniem za nią nie leżą w prawie w tej chwili, bo tutaj jesteśmy ewidentnie w sytuacji jakiegoś patu, tylko w ekonomii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.